Jest godzina 19. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszymy, że Państwo znaleźli czas, żeby dołączyć nasz webinar, spotkania, które zorganizowaliśmy dla Państwa. Spotkania, które będą poświęcone bardzo ciekawej tematyce i mocno aktualnej tematyce wysokiej inflacji oraz inwestowania w otoczeniu wysokiej inflacji. Jak dobrze Państwo wiedzą, w zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat inflacji konsumenta, czyli że tak zwany wskaźnik CPI, który wyniósł 6,9%. Jest to odczyt znacznie wyższy od poprzednich odczytów i zdecydowanie ponad poziom prognozowany przez dotychczasowych obserwatorów rynku i decydentów, więc jak dobrze Państwo wiedzą, inwestowanie w warunkach wysokiej inflacji zdecydowanie różni się od otoczenia, w którym obserwujemy ten wskaźnik na niższym poziomie, w warunkach stabilnej gospodarki bądź gospodarki o niskich stopach procentowych. Wysoka inflacja ma gigantyczne znaczenie przy decyzjach Narodowego Banku Polskiego, jeśli chodzi o wpływ wysokiej inflacji na stopę referencyjną, czyli że na poziom kosztu pieniądza, na ratę kredytu. To jest również drugi wymiar wysokiej inflacji. Wysoka inflacja również ma bardzo duże przełożenie na wartości portfeli inwestycyjnych klientów, naszych klientów i wszystkich osób inwestujących. W związku z czym otoczenie wysokiej inflacji jest szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, przy przebudowywaniu portfeli inwestycyjnych w bieżącym otoczeniu makroekonomicznym. Mam na imię Jerzy Nikorowski, jestem dyrektorem biura maklerskiego BNP Paribas Polska. W swoim doświadczeniu zawodowym, wcześniej pracując jako doradca inwestycyjny, pamiętam, spotykając się z klientami, bardzo często klienci zwracają uwagę na to, że czasy, w których obecnie znajdujemy się, są szczególne, również potrzebują większej atencji do tego, w jaki sposób właśnie przebudować portfele inwestycyjne. Stąd nasze propozycje tematu, z którym do Państwa chcieliśmy przyjść i omówić, dzięki również temu, że jesteśmy globalną instytucją finansową i mamy dostęp do wielu analiz i opracowań w skali globalnej na różnych rynkach świata, na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Jesteśmy w stanie połączyć tą ekspertyzę i wiedzę z czynnikami i informacjami lokalnymi dotyczącymi naszego kraju i to przełożyć w taką syntezę wiedzy i propozycji, w jaki sposób można zareagować na bieżące odczyty wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych, wysokiego kosztu pieniądza. I plan dzisiejszego spotkania jest następujący. W pierwszej kolejności z Państwem przeprowadzi prezentację pan Michał Kraczewski, również doradca inwestycyjny licencjonowany przez KNF, posiadający tytuł CFA. Omówimy warunki makroekonomiczne i założenie warsztatowe, podstawowe, w jaki sposób można postępować zgodnie z nauką o finansach w obecnym otoczeniu i w drugiej części spotkania Państwo będą mieli przyjemność spotkać się, porozmawiać z przedstawicielami TFI, BNP Paribas Polska w nawiązaniu do produktów naszego TFI, więc będą również możliwości, żeby zadawać pytania na czacie, do czego bardzo gorąco zachęcamy. Wszystkie pytania, które padną na czacie, zostaną omówione. Obiecujemy oczywiście, że odniesiemy się z wielką atencją do Państwa pytań. Natomiast umawiamy się w taki sposób, żeby nie przerywać prezentowania, omówimy, odpowiemy na pytania już po skończonej prezentacji. Jednocześnie zachęcam do sprawdzania umieszczanych webinarów na kanale YouTube, czyli że webinary historyczne i ten obecny webinar, który jest nagrywany, również będzie tam umieszczony. Zachęcam do śledzenia naszych materiałów na stronie internetowej, na kanałach społecznościowych, także w tym momencie z wielką przyjemnością oddaję głos Michałowi i wyciszam się.
Dzień dobry, witam Państwa. Z tej strony Michał Krajczewski, jestem kierownikiem zespołu doradztwa inwestycyjnego w biurze anglerskim BNP Paribas. Także dziękuję Jerzy za wstęp. No i żeby zrobić taki wstęp makroekonomiczny, właśnie tutaj Pan Jerzy mówił o inflacji, o tej w zeszłym tygodniu mieliśmy dane o inflacji bazowej, czyli te 6,9% wzrostu cen rok do roku odnosi się do tych cen mniej zmiennych, czyli z wyłączeniem cen żywności, energii. Jakby te ceny surowców właśnie często są z tej inflacji wyłączane, bo na te ceny są bardziej zmienne. Tutaj ta polityka stóp procentowych niekoniecznie wpływa na ceny ropy, nie wiem, pszenicy czy innych surowców, jakby no to są kwestie takie światowe, więc no tu podwyżki czy obniżki stóp procentowych czy przez Radę Polityki Pieniężnej w naszym kraju, czy na przykład nie wiem, w innych krajach podwyżki stóp procentowych w Czechach, na Węgrzech czy nawet w Stanach Zjednoczonych, no niekoniecznie przekładają się na notowania ropy naftowej albo innych surowców, więc no dlatego często na tą inflację właśnie bazową, czyli po wyłączeniu cen energii i żywności patrzymy. No tym niemniej też, no niezależnie czy patrzymy na tą inflację z cenami surowców, czy tam taką inflację główną CPI, czyli cen konsumenckich, czy na tą inflację bazową, no te ostatnie odczyty są no na bardzo wysokich poziomach. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to są najwyższe od początku lat 80. Jeżeli chodzi o Polskę, co pokazuje na tym wykresie, no tu akurat mi trochę skali nie starczyło, no ale ta inflacja, która była w marcu na poziomie 11%, no to jest najwyższa od początku lat 2000. No i ta wysoka inflacja właśnie nam jakby ustawia to tło takie ekonomiczne czy tło rynkowe, no bo tutaj w ślad za tą wysoką inflacją jakby no inwestorzy podejmują odpowiednie decyzje inwestycyjne, które też jakby są bazowane na tym, jakie działania podejmują banki centralne. No właśnie ta stabilność cen jest najważniejszym jakby tutaj celem dla banków centralnych na świecie, w tym i dla Narodowego Banku Polskiego. Tu przypomnijmy, że w Polsce jakby zgodnie z takim celem inflacyjnym, czyli tam, gdzie Narodowy Bank Polski no życzyłby sobie, żeby ta inflacja była, ten cel inflacyjny, no to jest taki przedział 2,5% tej inflacji rok do roku plus minus 1 punkt, czyli to jest tutaj na wykresie, to są takie te zielone linie, czy ten poziom inflacji na no wysokości 2,5% rocznie jest takim poziomem, nazwijmy to docelowym. No i to odchylenie, powiedzmy, że tolerowane jest do 3,5% do góry i 1,5% na dół. No jeżeli ta inflacja w jakiś mocniejszy sposób właśnie od jakby tego zakresu celu inflacyjnego odstaje, no to wtedy bank centralny no powinien podejmować odpowiednie kroki, czyli podwyższać albo obniżać stopy procentowe no w celu ograniczania tej inflacji. No i tu widzimy, że historycznie tak rzeczywiście miało miejsce, bo jeżeli spojrzymy na tą ścieżkę inflacji, czyli to jest ta taka powiedzmy bordowa linia, no i ścieżkę stóp procentowych, czyli jakby ta główna stopa referencyjna, ta niebieska linia, no to widzimy dosyć dużą zależność, tak, że po okresie wysokiej, jakby czy w związku z okresem wysokiej inflacji te stopy procentowe były podwyższane, no i w ślad za spadającą inflacją te stopy były obniżane, no i to tak kilka razy jakby do góry i na dół taki cykl miał miejsce. No i ostatnio ten cykl jakby jest dokonany z pewnym opóźnieniem, no bo po dosyć długim okresie wręcz deflacji, czyli to jest okres, kiedy ceny w ujęciu rok do roku spadają, czyli ta inflacja jest ujemna. No i też ogólnie po dosyć długim okresie, kiedy ta inflacja była jednak na niskich poziomach, to w zasadzie było od końca roku gdzieś tam 12 do końca roku, no prawie że 19, no obserwujemy gwałtowny wystrzał inflacji, no tu na początku, no taki lekki powiedzmy skok w związku z lockdownami, COVID-em. Natomiast potem w związku z otwarciem gospodarki widzimy, jak ta inflacja mocno nam wystrzeliła właśnie na te poziomy niewidziane od wielu lat. No i tu z pewnym opóźnieniem, no ale powiedzmy w końcu od czwartego kwartału 2021 roku Narodowy Bank Polski, no tu dosyć powiedzmy, jeżeli chodzi o to tempo podwyżek stóp procentowych, właśnie bardzo szybki, nieoczekiwany przez, no w zasadzie prawie
wszystkich uczestników tej rynku finansowego te stopy procentowe podnosi. No i tu jakby no nasze oczekiwanie jest, że ten proces, no i jeżeli chodzi o stopy procentowe, no i o wzrost inflacji będzie trwał dalej. No i właśnie, jeżeli chodzi o nasze prognozy odnośnie inflacji, stóp procentowych, no i właśnie takie spojrzenie makro już do przodu, tak, bo to, o czym mówiłem, no to jest historia i chwila obecna. Natomiast no jeżeli chodzi o tą przyszłość, no to spodziewamy się, że ta inflacja nadal jeszcze w tym roku będzie rosła. Jeżeli chodzi o dane za kwiecień, no to będzie to bliżej nawet 12% rok do roku. No i gdzieś w ciągu roku ten szczyt inflacji w następnych miesiącach, gdzieś tak w okolicach powiedzmy 13-14%, no to dosyć z uwagi na bardzo zmienne te warunki rynkowe, ciężko tak jakiegoś jednego punktu i w czasie, i jeżeli chodzi o to tempo inflacji, powiedzmy, przewidzieć. No ale gdzieś na tym poziomie, gdzieś w okolicach połowy roku ta inflacja, jeżeli chodzi o tą główną inflację CPI, powinien mieć miejsce szczyt. Jeżeli chodzi o tę inflację bazową, no to bardziej będzie to druga połowa roku, no bo tu właśnie, tak jak nawet tu mam w tytule tego slajdu, no ta spirala płacowo-cenowa, która mocniej wpływa właśnie na tą inflację bazową. No tutaj jakby mamy ten proces czy podwyżek wynagrodzeń, w ślad za tym podwyżek cen usług. Wyższe ceny jakby usług z kolei wpływają na to, że konsumenci czy generalnie no my oczekujemy też wyższych płac. No i właśnie mamy jakby taką, no taką spiralę, tak, że widząc wyższe ceny, pracownicy chcą mieć większe płace, no to firmy jakby znów muszą podnieść ceny swoich produktów czy usług, żeby te marże zachować, no to znów jakby kupując w sklepach, no widzimy, że te ceny rosną, no i takie tworzy się koło. No i właśnie, żeby te jakby utrwaleniu się tego koła, utrwaleniu podwyżek jakby cen, wyższej inflacji, żeby temu zapobiec, właśnie bank centralny podnosi te stopy procentowe. No i sądzimy, że te podwyżki właśnie w związku z tymi ostatnimi danymi, czy to inflacji, czy to właśnie o wynagrodzeniach, które cały czas powyżej rosną inflacji, więc no to oznacza, że ta siła nabywcza konsumentów, czyli to, ile my możemy kupować, no cały czas jest jakby solidna. No i to po prostu niestety trzeba trochę jakby stłumić, czy te wydatki konsumentów po prostu schłodzić, ograniczać. No w związku z tym bank centralny no będzie dalej stopy procentowe podnosił, no i oczekujemy, że te podwyżki będą bardzo szybkie w kolejnych okresach, to znaczy na najbliższych dwóch posiedzeniach bardzo prawdopodobne jest, że nadal o kolejne 100 punktów bazowych, czyli o 1 punkt procentowy, te stopy będą podnoszone. Czyli że jak teraz mamy poziom tej stopy referencyjnej 4,5%, to na majowym posiedzeniu możemy dojść do 5,5%, potem czerwcowym posiedzeniu do 6,5%, no i potem na kolejnych posiedzeniach już te podwyżki będą bardziej stonowane o 0,5 punkta procentowego, tudzież o 50 punktów bazowych, no i tak dojdziemy gdzieś na początku czwartego kwartału tego roku do poziomu stopy referencyjnej 8%. No podobny też trend, co jest równie istotny dla rynków finansowych, obserwujemy na rynkach zagranicznych. No może w strefie euro te podwyżki stóp procentowych no będą o mniejszej skali, no bo tutaj też potencjalne spowolnienie gospodarcze właśnie związane z konfliktem między Rosją a Ukrainą no będzie wpływało na te decyzje o tylko lekkich podwyżkach stóp procentowych, pomimo tego, że jakby ceny i inflacja w Europie Zachodniej też mocno rosną. No ale jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo tu to jakby jest główny wpływ na rynki finansowe, szczególnie na rynki akcji, no tutaj te podwyżki stóp procentowych będą szybkie. Na kolejnych dwóch posiedzeniach w maju i w czerwcu spodziewamy się podwyżek o 50 punktów bazowych. No i jakby na każdym kolejnym posiedzeniu Fed też będzie podwyższał te stopy procentowe także na początku przyszłego roku do poziomu 3%. Te stopy bazowe, jeżeli chodzi o amerykańską rezerwę federalną, dojdą. No i co to oznacza dla rynków? Po pierwsze, jeżeli patrzymy na nasz lokalny rynek, wyższa stopa procentowa oznacza wyższe stawki WIBOR, czyli to zarówno ma wpływ na wyższe raty kredytu. Z pewnym opóźnieniem to oczywiście też będzie miało wpływ na wyższe stawki depozytowe. Natomiast no też wyższy WIBOR, no i tu jak pokazuje kontrakty FRA, no to jest jakby to, co rynek, to są kontrakty terminowe właśnie na stopę WIBOR, jaka będzie za rok.
czyli teraz jak mamy WIBOR 3-miesięczny gdzieś w okolicach poniżej 6%, tutaj inwestorzy właśnie w tych kontraktach wyceniają, że ten WIBOR 3-miesięczny za rok będzie już powyżej 7%, że jakby te koszty kredytowe będą rosły, z opóźnieniem te stawki depozytów w bankach będą rosły, no ale to też wpływa na rynek obligacji skarbowych i korporacyjnych, no ponieważ jakby to oprocentowanie czy poziom kuponów płaconych przez obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne o zmiennym kuponie właśnie jest oparte o stawki WIBOR, no czy to jest WIBOR 3-miesięczny czy 6-miesięczny. No jakby właśnie to oprocentowanie płacone przez te obligacje no z czasem będzie wyższe, no to pozytywnie będzie wpływało właśnie na to, ile tych odsetek jakby posiadacze tych obligacji na rachunkach maklerskich otrzymają, no albo jakie te stopy zwrotu przez fundusze obligacji, które takie właśnie obligacje posiadają, będą w przyszłości generować. Natomiast jeżeli chodzi o obligacje skarbowe stałokuponowe, czyli takie, gdzie jakby kupując czy emitując tą obligację, jakby tu Skarb Państwa czy ewentualnie przedsiębiorstwo jakby stałą stopę tych odsetek zapewnia, no to tutaj w związku z tym, że te stopy procentowe na rynku rosną, no to jakby żeby no nie było arbitrażu, czyli żeby te ceny czy te potencjalne tak odsetki z tych obligacji zmiennokuponowych i potencjalna jakby stopa zwrotu z przyszła stopa zwrotu z tych obligacji stałokuponowych no były równe czy jakby adekwatne do ponoszonego ryzyka, no to te rentowności obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu rosną. Czyli jeżeli to oprocentowanie jest stałe, no to oznacza to, że ta jakby cena tej obligacji jest niższa, no bo tu żeby tą potencjalną przyszłą stopę zwrotu dla inwestora teraz kupującego tą obligację zapewnić, no to po prostu cena, po której on tą obligację kupuje, spada. No czyli posiadacze tych obligacji, które kupili je wcześniej, no, notują przejściowe straty, no bo te wyceny obligacji są niższe. No oczywiście ta strata jest realizowana tylko wtedy, kiedy ta obligacja jest obecnie sprzedana na rynku, no ponieważ no, jeżeli kupiliśmy powiedzmy obligację skarbową, która miała rentowność 2%, no to jeżeli utrzymamy ją właśnie w tym horyzoncie 10-letnim do wykupu, no to nie mamy absolutnie straty, no będziemy co roku te 2% dostawać. Natomiast no jeżeli sprzedamy ją teraz, no to oczywiście ta strata będzie wyższa, no i to jest odzwierciedlone w notowaniach funduszy inwestycyjnych, które jakby no niezależnie od tego, że one trzymają te obligacje do wykupu, no to muszą jakby wyceniać bieżący portfel po bieżących cenach. Natomiast no teraz, jeżeli taką obligację kupimy, utrzymamy ją przez 10 lat, taką obligację długoterminową, no to tutaj ta nasza jakby taka średnia stopa zwrotu roczna przez kolejne 10 lat, no to właśnie będzie 6% w przybliżeniu, to oczywiście nie licząc prowizji, opłat czy podatków. No o tym temacie tu jeszcze koledzy z TEFI powiedzą właśnie, jak to wpływa na właśnie wycenę obligacji i na notowania funduszy, więc tu z chęcią potem przekażę im głos. Michał, czy pozwolisz, że jeszcze dodam tak, do tego slajdu, które teraz omawiałeś? Ja myślę, że chciałbym po prostu dodać jedno proste podsumowanie do tematu obligacji, czyli że to, co chcemy Państwu przedstawić w chwili obecnej, to jest to, że wysokie stopy procentowe są korzystne pod kątem inwestowania w kupony, jeśli inwestujemy w obligacje o zmiennym oprocentowaniu, czyli że te obligacje, które regularnie dostosowują poziom kuponów do rynku. Natomiast to, co pan Michał Kraczewski przed chwilą przedstawił Państwu, to jest zupełnie inny wymiar obligacji. Te obligacje, które kupon mają na poziomie stałym, i to oznacza, że warunki tych obligacji pozostają bez zmiany cały czas, tak jak nazwa wskazuje, stałe oprocentowanie, więc ten kupon jest identyczny. Natomiast decydując się na reakcję w wyniku przeceny, która teraz nastąpiła z uwagi na wysokie stopy procentowe, klient się naraża na realizację straty. Tej straty nie poniesie, jeśli dotrzyma do terminu zapadalności obligacje. Tutaj na tym przykładzie, który jest przed Państwem, są omówione obligacje 10-letnie, ale takich obligacji jest wiele, one mogą być 2-letnie, 3-letnie, 5-letnie,
więc tej straty nie ma. Jeśli dotrzymamy do terminu zapadalności, wtedy wszystkie obligacje są wykupowane przez Skarb Państwa po wartości 100% kapitału i w międzyczasie są płacone oczywiście kupony. Natomiast tak jak właśnie dobrze zostało przedstawione, że z uwagi na bardzo wysoką inflację, wysokie stopy procentowe banku centralnego, koszt pieniądza, który wzrósł, oprocentowanie nawet stałokuponowych obligacji jest teraz na bardzo wysokim poziomie i kupując obligacje dzisiaj, załóżmy, że to jest obligacja pięcioletnia, zakładając, że rentowność tej obligacji będzie na poziomie około 5%, to 5 razy 5 przez 5 lat dostaniemy co najmniej 25% zysku, dotrzymując do wykupu ten papier. Przy 10-letnich papierach to jest 6%, ponad 6%, przez 10 lat, czyli że to jest całkowity zysk z posiadania przez cały okres. Można te papiery sprzedawać, obligacje w międzyczasie, nie dotrzymując do terminu zapadalności, natomiast wtedy narażamy się na wahnięcie cenowe, o których właśnie pan Michał wspomniał. Tak chciałem po prostu podsumować i nieco zbliżyć do rozumienia osób spoza świata finansów to, co przed chwilą właśnie zostało przedstawione. Państwo widzą przed sobą wykres rentowności, czyli że jaka jest rentowność w skali roku procentowa poszczególnych tenorów, czyli że 10-letnich obligacji skarbowych Polski, USA i Niemiec. No i tak, no i właśnie a propos, nie no dobrze, bardzo dobrze, że dodałeś, no tu jeszcze mogę zakończyć właśnie a propos tej dużej zmienności, no widzieliśmy, że w ostatnich latach te rentowności obligacji były w trendzie spadkowym, czyli oznaczało to, że jakby ceny tych notowanych na giełdach obligacji rosły. No i widzimy, że tu był przez wiele lat ten trend spadkowy. Natomiast no widzimy, że teraz w ciągu jednego tylko roku cofnęliśmy się na przykład no w przypadku obligacji polskich no w zasadzie o 10 lat, tak, jeżeli chodzi o rentowności. Więc no rzeczywiście jakby ta zmienność cen, która była widoczna w ciągu ostatniego roku, jeżeli chodzi o rynek obligacji, no jest naprawdę u nas bezprecedensowa. No tym bardziej, że skala ruchu no na rynkach tutaj zagranicznych, czy tych rynkach rozwiniętych w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, no jednak była trochę mniejsza, tak, no bo tu gdzieś w Niemczech jesteśmy na powiedzmy takich kilkuletnich maksimach, jeżeli chodzi o rentowności, no w przypadku Stanów Zjednoczonych, no to tak doszliśmy do maksimum z roku powiedzmy 18, więc no tutaj ruch był duży, ale no nie tak jak duży jak w Polsce, więc no to niestety było widać w portfelach funduszy, no czy no u tych posiadaczy obligacji, tak, które kupowali je po niższych rentownościach. No i teraz przekładając jakby to tło ekonomiczne na inne klasy aktywów, czyli no zaczynając od rynku akcji, no jakby zarówno te obawy odnośnie geopolityki, czyli tej wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, wpływ tej wojny na kondycję gospodarczą w kraju i na świecie, no i też wyższe stopy procentowe, które jak jeszcze zaraz pokażę z opóźnieniem wpływają na spowolnienie gospodarcze, no bo też po to banki centralne te stopy podnoszą, żeby tą inflację schłodzić. Na inflację schładzamy w ten sposób, że no trochę próbujemy, czy banki centralne próbują właśnie tą koniunkturę schłodzić. No to właśnie ten miks obaw o te trzy rzeczy spowodował, że od początku roku tutaj światowe giełdy w większości są na umiarkowanych minusach. Tutaj najmocniej spadał amerykański indeks Nasdaq, czyli tych spółek technologicznych. Tutaj prawie 20% spadku od początku roku. No te spółki są najbardziej, jakby ich wyceny są najbardziej narażone właśnie na ten trend rosnących stóp procentowych. No tutaj też indeks WIG czy indeks Emerging Markets no też dosyć słabo sobie w ostatnim czasie radziłem, tutaj prawie 15% straty od początku roku, no tu właśnie są te obawy geopolityczne, obawy o spowolnienie gospodarcze ostatnio też dochodzą, jeżeli chodzi o te rynki wschodzące, obawy o wpływ kolejnej fali COVID-u w Chinach, no tamtejsze lockdowny są bardzo ścisłe, co dosyć mocno ogranicza handel czy dostawy towarów z Chin. No troszkę lepiej radzą sobie tutaj powiedzmy te rynki ze spółkami bardziej defensywnymi, czyli rynek europejski albo rynek japoński, no tutaj te spadki w okolicach, czy może nawet trochę poniżej 10%, no też ten amerykański szeroki indeks S&P tutaj 9% spada, więc no widzimy tu pewne rozróżnienie, no ale generalnie trend jakby no jak na razie w tym otoczeniu jest niestety negatywny.
No i tak, jeżeli chodzi o takie szerokie klasy aktywów, czyli mieliśmy rosnące rentowności obligacji, czyli to oznacza no, spadek notowań obligacji, mieliśmy spadek notowań akcji. No jedynym takim szeroką klasą aktywów, która w ostatnim czasie zarabiała, no to jest rynek surowców. Tutaj mamy przedstawione na wykresie ostatnie parę lat notowania takiego indeksu S&P Goldman Sachs Commodity Index, czyli taki szeroki indeks surowców obejmujący zarówno surowce energetyczne, metale przemysłowe, metale szlachetne i metale rolne. No i tu widzimy, że po jakby no też jakiejś trochę dekoniunkturze w latach 18-19 tej spadku w związku z COVID-em, lockdownami, tutaj spowolnieniem gospodarczym. No od tej pory mamy bardzo wyraźną hossę na surowcach, jakby tutaj zdecydowanie zwiększony popyt właśnie związany z otwarciem gospodarek po COVID-zie, tutaj mocnym popytem konsumenckim. Te notowania surowców, szczególnie energetycznych, no ostatnio też na przykład metali przemysłowych czy żywności w związku z wojną na Ukrainie, to jest jakby to ostatnie przyspieszenie, no te notowania surowców podwyższa, no co właśnie też jest jednym z głównych źródeł tej wyższej inflacji, więc no tutaj akurat surowce, no jesteśmy w takim miejscu cyklu, kiedy no te surowce są tym najlepszym, nazwijmy to, czy były przynajmniej do tej pory najlepszym wyborem. No i właśnie, żeby też tak przełożyć tam jakby obecne tło, jakie mamy na to, jak to tak wygląda szerzej i jak powinniśmy tak modelowo przynajmniej swoim portfelem zarządzać jakby w związku z tym, w jakim miejscu tym gospodarczym, czy miejscu tego cyklu gospodarczego jesteśmy, no to jeszcze właśnie takich parę slajdów bardziej edukacyjny chciałbym zaprezentować, tak żeby też taki długoterminowy kontekst rozumieć, jak no i my tutaj w naszych usługach tymi portfelami zarządzamy, no i tak jak też Państwo mogliby podchodzić do tego, jak, no jak inwestować na rynkach. Więc tak kwestią wprowadzenia, jakby jeżeli chodzi o taki cykl gospodarczy, no rozróżnia się mniej więcej takie cztery fazy. Fazy spowolnienia, kiedy no, ta gospodarka jest rozgrzana, ale no, stopniowo jakby te dane gospodarcze, szczególnie tutaj mam na myśli takie wskaźniki wyprzedzające, czyli to nie są takie twarde dane typu PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, czy takie dane bardziej miękkie, czy dane ankietowe, dane sentymentu jakby takiego inwestorów zaczynają się pogarszać, kiedy mamy właśnie stopniowo spowalniającą gospodarkę, mamy wysoką inflację, która właśnie ten popyt czy no jakby te możliwości tak zakupowe konsumentów powoli dusi, no mamy właśnie ten trend rosnących stóp procentowych, które właśnie też negatywnie na tą koniunkturę z opóźnieniem działają. No i wtedy jakby z tego spowolnienia możemy przejść do takiej fazy gorszej recesji czy kryzysu, no to jest wtedy, kiedy to PKB rok do roku spada przez dwa kwartały jakby spadku, to tak mówi się, że mamy recesję, jakby tak to jest jakoś umownie przyjęte przez ekonomistów. No tutaj jakby no gospodarka wyraźnie te dane są bardzo złe, no ten sentyment inwestorów też jest zły, banki centralne w odpowiedzi na to te stopy procentowe zaczynają obniżać, no i wtedy stopniowo po paru kwartałach gorszych, stopniowo ta gospodarka, no jakby taki mamy cykl, się zaczyna odbudowywać, czyli te dane takie twarde gospodarcze są jeszcze słabe, no ale tu już inwestorzy zaczynają jakby przewidywać, że na przykład za parę kwartałów te dane gospodarcze się poprawią, więc tu mamy jakiś początek inwestycji, ta inflacja jest niska, stopy procentowe są niskie, więc kapitał powoli zaczyna napływać na przykład na rynek akcji. No i stopniowo jakby te coraz lepsze nastroje przekładają się na poprawę tych danych, twardych danych gospodarczych, czyli mamy odbicie sprzedaży detalicznej, odbicie konsumpcji, inwestycji, produkcji przemysłowych, PKB. No w ślad za tym też stopniowo inflacja jakby zaczyna się podnosić, tutaj banki centralne już stóp procentowych nie obniżają, raczej zaczynają myśleć o podwyżce tych stóp procentowych, no mamy ten optymizm konsumentów, optymizm inwestorów coraz lepszy, no i stopniowo potem znów możemy przejść do fazy spowolnienia. No i jak mierzyć właśnie te przedstawione fazy?
No tu wspominałem trochę o dynamice PKB czy inflacji, natomiast tu tak na osobnym wykresie jeszcze chciałem pokazać czy zwizualizować, żeby mieć jakby lepsze wyobrażenie, jak to wygląda. Czy my tutaj głównie jakby te fazy cyklu koniunkturalnego dzielimy przez pryzmat tego, co się dzieje z produktem gospodarczym, czy właśnie tą fazę spowolnienia mamy, kiedy to PKB zaczyna spadać. W fazie recesji mamy, kiedy już to PKB jest bardzo niskie, jakby ten szczyt pesymizmu osiągamy. Fazę ożywienia mamy, kiedy tutaj gospodarka zaczyna się odbudowywać, no i fazę ekspansji, kiedy no te dane są po prostu no najlepsze, tak, w całym cyklu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o inflację, mamy, inflacja działa z opóźnieniem, no bo może tak, zaczynając od tej fazy ożywienia, tutaj ta inflacja jest niska, no bo po tej fazie recesji czy spowolnienia jakby tutaj niższe inwestycje, niższy popyt konsumentów, no spowodują to, że te ceny tak mocno się nie zmieniają, czy wręcz one w trakcie recesji spadały. Więc dopiero jak ta gospodarka się odbudowuje, no to firmy z pewnym opóźnieniem, tak, te jakby ceny produktów czy usług zaczynają podwyższać. No i z pewnym opóźnieniem, tak, też rynek pracy się odbudowuje, pracownicy mogą, czy jakby są w stanie zmieniać pracę, żądać jakby podwyżek wynagrodzenia, co właśnie dopiero powoduje jakby no nakręcanie się, tak, tej spirali płacowo-cenowej, o której mówiłem, no które znów z opóźnieniem, tak, przechodzi na tą dynamikę inflacji. No i teraz jak przełożyć jakby ten cykl gospodarczy, ten cykl inflacji na poszczególne, najpierw ogólnie klasy aktywów i potem na ostatnim slajdzie jeszcze jakby tak uszczegółowię, jakie segmenty danego rynku są najciekawsze w każdej fazie. No zaczynając od tej fazy tej spowolnienia czy jakby tej fazy kryzysowej, no jeżeli chodzi o to spowolnienie gospodarcze, no to tutaj zaczynamy od tego, że te stopy, tak, tutaj mogę tak jeszcze przypomnieć, ta inflacja tutaj rośnie, tak, tutaj inflacja spada, tu się odbudowuje. Więc no w tej fazie spowolnienia gospodarczego, kiedy mamy rosnącą inflację, rosnące stopy procentowe, no to jest no niekorzystne, generalnie jest to niekorzystne jakby dla tych obligacji, no szczególnie dla obligacji stałokuponowych. No rosnące, tak jak tutaj opowiadałem wcześniej, te stawki WIBOR są korzystne właśnie dla obligacji zmiennokuponowych, czy generalnie możemy to określić jako rynek pieniężny, tak, no bo na tych te obligacje zmiennokuponowe właśnie w ślad za tym, jak stopy procentowe rosną, no to one też wyższe, te oprocentowanie, wyższe kupony oferują. Więc no tutaj w tej fazie cyklu koniunkturalnego te najbardziej bezpieczne inwestycje, czy wręcz oszczędności, tak, no bo tutaj rynek lokat, czy też rynek certyfikatów strukturyzowanych, ale o jakby bezwarunkowej ochronie kapitału, no to jest w tej fazie jakby no najważniejsze jest, żeby jakby tą no wartość nominalną, nawet może nie zawsze mówiąc o wartości realnej pieniądza w tym otoczeniu wysokiej inflacji obronić. No rynek akcji też zaczyna spadać, no właśnie do tego, że inwestorzy antycypują to jakby coraz gorsze dane gospodarcze. No i no na końcu, tak jak już rzeczywiście te dane gospodarcze zaczynają się pogarszać, no mamy spowolnienie, no i spadki na rynku surowców, no też one są jakby tutaj surowce bardziej związane z inflacją, no bo spadek cen surowców, no tu przekłada się na spadek inflacji. No następnie w tej fazie kryzysowej jakby no surowce cały czas spadają, tak zaczynając od końca, no bo no mamy niższy popyt, mamy obawy, tak, o tą gospodarkę. No akcje spadają, natomiast no tu też akcje w pewnym momencie przestają spadać, no bo jakby tutaj rynek akcji z wyprzedzeniem trochę zachowuje się względem PKB, czyli tutaj może też narysuję jeszcze jedną kreskę, mam nadzieję, że to będzie czytelne. No ale tak jak mamy tutaj tą dynamikę PKB, no to tutaj rynek akcji z trochę z wyprzedzeniem, tak, zaczyna już odbijać, właśnie jakby inwestorzy spodziewając się tego ożywienia gospodarczego trochę wcześniej zaczynają akcje kupować, no i potem spodziewając się gdzieś zatrzymania czy spowolnienia gospodarczego trochę wcześniej te akcje zaczynają sprzedawać, więc już tutaj gdzieś jak gospodarka osiąga ten dołek gospodarczy, no to akcje już zaczynają odbijać. No obligacje odbijają
jeszcze czy wcześniej czy mocniej, no bo tu właśnie w związku z kryzysem czy recesją bank centralny te stopy procentowe zaczyna obniżać, czyli ceny tych obligacji stałokuponowych zaczynają rosnąć. No i potem dalej jakby kontynuując ten cykl odbicia ożywienie gospodarcze, no stopy procentowe są niskie, czyli ten rynek pieniężny, no tutaj dużo na nim nie zarabiamy. No na rynku obligacji dochodzimy jakby do takiego szczytu wzrostu cen, czyli też dołka rentowności. No jest to najlepszy z kolei okres dla akcji, no bo tu właśnie to ożywienie gospodarcze się rozwija, czyli zyski firm, jakie są wypracowane, są coraz lepsze. No i tu z opóźnieniem, tak jak inflacja, te surowce też w końcu jakby osiągają dno, się odbijają. No i wreszcie dochodząc do tej fazy no najmocniejszej ekspansji, też rosnącej inflacji, no tu cały czas rynek pieniężny no jest niekorzystny, no mamy rosnącą inflację, a jeszcze mamy niskie stopy procentowe, no tu w związku z rosnącą inflacją no też jakby rynek obligacji powoli zaczyna tych obligacji stałokuponowych tracić. No jest to dobry cały czas okres dla akcji, no i też jakby tutaj surowce na coraz jakby lepszej kondycji właśnie w związku z tym bardziej zaawansowanym cyklem gospodarczym się znajdują. No i właśnie tu padło pytanie, gdzie jesteśmy, to... Michał, tutaj... jeśli pozwoli się jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać do tego, co przedstawiłeś na poprzednim slajdzie. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy slajd, bo chciałem Państwu wskazać na kilka istotnych rzeczy, ponieważ co do zasady inwestowanie na rynku kapitałowym, szczególnie na giełdzie, w instrumenty typu akcje jest bardzo proste w momencie, kiedy jesteśmy w fazie ekspansji i rozwoju, w momencie, kiedy jest bardzo duża szansa, że szeroko dowolne branże mniej lub więcej zyskują, niektóre branże szybciej zyskują na wartości, inne nieco wolniej. Natomiast właśnie ten moment, w którym dzisiaj obecnie jesteśmy, który jest bardziej skomplikowany, czyli że jesteśmy w momencie dosyć wysokim, zaawansowanym momencie cyklu gospodarczego po długiej fazie wzrostu gospodarki, wzrostach na indeksach, w tym momencie na wadze szczególnie nabiera czynnik selekcji, czyli że tutaj to, co Pan Michał przedstawił przed Państwem, dotyczy szerokich kategorii, globalnych kategorii, które się nazywają akcje, obligacje, surowce, rynek pieniężny. Natomiast w ramach tych kategorii są poszczególne instrumenty, które zupełnie inaczej reagują niż klasyczna klasa, do której przynależą. Czyli że przykładowo, jeśli rozmawiamy o tym, że co do zasady akcje tracą w momencie, jeśli osiągamy już szczyt koniunktury, no to przykładowo akcje, które są w większym stopniu wyeksponowane na rynek surowców, przykładowo akcje rafinerii czy akcje spółek wydobywających ropę naftową w obecnym momencie, no to są dobre wybory, mimo że co do zasady taka klasa aktywów jak akcje w chwili obecnej już są mniej popularne. W podobny sposób obligacje nie jest równa. Są obligacje, które w pewnym momencie stracą na wartości, dlatego że stopy procentowe rosną, to głównie właśnie rozmawiamy o stałokuponowych, ale również jeszcze są czynniki tego typu, że niektóre obligacje są wprost wartościowo związane z tym, kto je wyemitował. Jeśli się okaże, że emitent poszczególnej obligacji ma bardzo stabilną, dobrą pozycję finansową, dużo lepszą od konkurencji, no to reakcja cenowa tych papierów wartościowych będzie inna niż porównywalnych aktywów, więc to, co do zasady jest poprawne w szerokich kategoriach, to w szczegółach należy na to jeszcze nałożyć filtr selekcji i ten filtr jest nakładany właśnie przez wyspecjalizowane jednostki. W naszym przypadku, jeśli chodzi o biuro maklerskie BNP Paribas, jest taką jednostką, jest zespół doradztwa inwestycyjnego, zespół analityków, którzy muszą posiadać bardzo dużą wiedzę i teoretyczną, i dobry warsztat, żeby korzystać z szerokiego przekroju informacji, by wyselekcjonować z dostępnych instrumentów finansowych te, które najlepiej w tym konkretnym momencie cyklu gospodarczego zareagują na sytuację makroekonomiczną. Czyli, że już mówiąc zupełnie bardzo prostym językiem, w tym momencie zadaniem zespołu doradztwa inwestycyjnego, które jest dobrze wykonywane, jest to, by w otoczeniu szalejącej już bardzo wysokiej inflacji
znaleźć te instrumenty, które są albo najmniej wrażliwe na te ruchy inflacyjne i ruchy stóp procentowych, albo wręcz na tym zyskują. Więc tutaj należy bardzo tonować pomiędzy tym, gdzie jest dobry moment, gdzie jest zły dla których instrumentów. I do tego wszystkiego jeszcze bardzo, bardzo ważne jest pamiętać o tym, że to, co do zasady wskazywana jako faza spowolnienia, faza recesji, no nie zawsze recesja oznacza Armagedon też. Nie każda recesja się kończy spalonymi oponami przed Sejmem. Niektóre recesje są bardzo płaskie, niektóre są bardzo krótkotrwałe, są bardzo łagodne. W krajach Europy Zachodniej ta recesja, czyli że niewielki, ujemny wzrost gospodarczy trwał przez dłuższy czas, co nie przeszkadzało w tym samym czasie indeksom akcji oraz notowaniom obligacji jednocześnie zyskiwać. Tutaj zadziałał czynnik polityki monetarnej Banku Centralnego Europejskiego i tak zwane drukowanie pieniędzy, które wypłaszczyło reakcję indeksów i obligacji na to, co się działo na poziomach makroekonomicznych. Więc do tego, co zostało przedstawione, bardzo zwracamy uwagę na to, że potrzebna jest wiedza eksperta, specjalisty, najlepiej licencjonowanego specjalisty w konkretnym momencie, by móc dostosować tą sytuację gospodarczą, makroekonomiczną, w której jesteśmy, do konkretnego portfela, do konkretnych instrumentów finansowych, które będą lepiej reagowały niż szeroko pojęte kategorie aktywów. To jest coś, co chciałem jeszcze podkreślić, także dziękuję, Michał. No tak, no tutaj konkretne jakby, no może nie instrumenty, no bo nie możemy konkretnych instrumentów na tym webinarium rekomendować, no bo to by było doradztwo inwestycyjne, no ale bardziej konkretne sektory, tak, jeżeli chodzi o te instrumenty tutaj przedstawiłem. Znaczy właśnie tak jak pan Jerzy mówił, no jeżeli mieliśmy w zasadzie ze sobą szczyt cyklu gospodarczego, no to było widać, tak, że obligacje indeksowane inflacją, no zachowywały się dobrze, no właśnie dlatego, że ta inflacja była wysoka, tak? Obligacje zmiennokuponowe, jakby też początek, tak, cyklu podwyżek stóp procentowych wpływa, że te kupony są coraz wyższe. No w przypadku spółek, no właśnie rosnące ceny surowców, no to wprost przekładają się na to, że właśnie no czy same surowce, czy spółki związane z tym rynkiem surowcowym czy energetycznym rosną. No i tu akurat produkty strukturyzowane, od razu mogę zwrócić uwagę, że wpisałem wszędzie, no bo to jest właśnie taki produkt, który może jakby być oparty o jakiekolwiek indeksy, spółki, surowce, waluty, więc no on jest powiedzmy uniwersalny, jeżeli chodzi o cykl koniunkturalny czy cykl giełdowy, więc no tu to jest na tyle jakby fajna rzecz, że możemy jej używać oczywiście w różnych konstrukcjach cały czas. No i teraz my jesteśmy w takim miejscu, tu jeszcze może pokażę ten poprzedni wykres, no gdzieś tutaj według mnie. No bo o ile jeszcze za pierwszy pewnie początek drugiego kwartału tego roku te dane gospodarcze, właśnie te twarde dane typu sprzedaż, produkcja, PKB będą dobre, no to już gdzieś w tych danych ankietowych widzimy jakby obawy o to spowolnienie czy przewidywanie spowolnienia. No i tak samo mówiłem, tak, że w najbliższych miesiącach gdzieś ten dopiero do tego szczytu inflacji dojdziemy, no i gdzieś ten spadek inflacji bardziej byśmy przewidywali na przyszły rok. No i też to tempo wzrostu gospodarczego na przełomie jakby 2022 i 2023 roku zdaniem naszych ekonomistów, no ten swój dołek powinno mieć. No oczywiście też jest tak, jak mówi pan Jerzy, no to spowolnienie nie zawsze przychodzi w recesję, może być po prostu spowolnieniem, czyli ten wzrost gospodarczy jest dodatni, natomiast no on nie będzie poziomu miał 5 czy 7%, tak jak było do tej pory, może być to 1 albo 2%, no i mamy po prostu spowolnienie, niekoniecznie musi być to recesja, czyli ujemny wzrost gospodarczy. No i w tym otoczeniu, w którym jesteśmy, czyli że przechodzimy z tego szczytu cyklu koniunkturalnego, gdzie właśnie te instrumenty, które omówiłem, były najlepsze, przechodzimy gdzieś tutaj. No czyli właśnie te coraz wyższe stopy procentowe, no to pozytywnie będą oczywiście działały na te obligacje zmiennokuponowe, no ale właśnie ten rynek powiedzmy najbezpieczniejszych, tak, wręcz rynek oszczędnościowy typu lokaty, depozyty, te najbardziej krótkoterminowe obligacje skarbowe będzie się najlepiej zachowywał. No i też te spółki takie najbardziej defensywne, no niezależne od koniunktury gospodarczej, tak, czyli ochrona zdrowia, produkty żywnościowe, czy na przykład dobra użyteczności publicznej, no jakby one się powinny na tle rynku zachować najlepiej.
No i potem jak ten cykl się odwraca, czyli no, stopy procentowe są obniżane, inflacja jest coraz niższa, gdzieś ten wzrost gospodarczy zaczyna się poprawiać, no to najlepiej wtedy zachowują się obligacje skarbowe, te długoterminowe, no ponieważ one są najbardziej wrażliwe właśnie na spadek stopy procentowej, czyli kupując takie obligacje najwięcej możemy jakby zarobić na rynku długu. Natomiast na rynku akcji, no najpierw jakby w związku jeszcze z obawami tak z wolnym wzrostem gospodarczym, ale ze spadającym, w związku ze spadającymi stopami procentowymi, no najlepiej zachowują się tak zwane spółki wzrostowe, czy jakby takie sektory jak IT, media, sektor też biotechnologiczny. No i potem stopniowo, jak ta gospodarka się odbudowuje, no jakby to odbicie na rynku akcji jest coraz szersze, czyli też te sektory konsumenckie, sektory cykliczne, takie jak przemysł. Potem w ślad za tym, jak jakby ta inflacja jest znów coraz wyższa, jakby mamy podwyżki stóp procentowych, coraz lepiej też się zachowują sektory finansowe czy nieruchomości. No i jeżeli chodzi o rynek obligacji, no tutaj z kolei te obligacje właśnie najbardziej takie, można powiedzieć, bardziej ryzykowne obligacje korporacyjne, tutaj za granicą się mówi high yield, czyli takie obligacje bez ratingu inwestycyjnego, no najbardziej jakby w tym otoczeniu korzystają. No i potem znów takie kolejne koło możemy zatoczyć. Więc to tak to wygląda jakby z lotu ptaka i trochę wchodząc w większe szczegóły. Także tu jeszcze a propos jakby konkretnych instrumentów, zaraz oddam głos kolegom z TFI. Tu widziałem też dwa pytania, jedno a propos takiej bieżących informacji o wstrzymaniu dostaw gazu przez Gazprom do Polski. To taką bieżącą reakcję rynku to w zasadzie widzieliśmy dzisiaj po południu, no notowania giełdowe dosyć mocno spadły, też nasza waluta się osłabiła, więc no taka psychologiczna reakcja inwestorów, właśnie takie no wycofywanie się, głównie pewnie mam na myśli inwestorów zagranicznych, z naszego rynku się odbiło, no co generalnie no jednak ta reakcja wpisuje się w ogólne spadki tak indeksów akcji na rynkach zagranicznych, więc to powiedzmy trochę takiej chwilowej paniki wprowadziło. No generalnie, jeżeli chodzi o wpływ na, nie wiem, nasze spółki czy gospodarkę, no to jest marginalny, no bo po pierwsze teraz wchodzimy jakby w sezon niskiego zużycia gazu. U nas, tak jak też pokazywaliśmy chyba na dwóch pierwszych webinarach po rozpoczęciu wojny jeszcze w lutym, jakby u nas te zapasy gazu względem Europy są wyższe i bezpieczne, no i też my mamy większe możliwości importu gazu, na przykład LNG, co już tutaj nasza spółka PGNiG jakby czyni. No i też jakby no, uruchomienie tego kanału jakby importu gazu z Danii, Norwegii, czy ten Baltic Pipe, który ma się odbyć do końca roku, no to powinien moim zdaniem to bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju jakby no zapewnić, więc no chwilowo oczywiście te też ceny gazu, bo one są notowane na giełdzie, mogą być zmienne, natomiast no tu no nie wieszczyłbym jakichś specjalnie złych czy katastroficznych informacji na ten temat. No i tu widzę drugie Michał, pytanie jest jeszcze, do TFI, więc już może panowie bym oddał wam głos. Michał, jeszcze jedna ostatnia rzecz, tak żeby zamknąć już naszą część prezentacji, jeśli chodzi o biuro maklerskie, żeby już przejść płynnie do tematu funduszy inwestycyjnych. Zachęcam Państwa do korzystania z usług doradztwa inwestycyjnego. To ta usługa właśnie jest po to, żeby dostosowywać portfele, zawartości tych portfeli, dokonywać poprawnej selekcji i regularnie, cyklicznie informować klientów o tym, że należy przebudować portfel, zrealizować zysk na poszczególnych pozycjach, zminimalizować straty na pozycjach, które nie performują, nie zarabiają dobrze, przebudować w taki sposób, żeby dostosować do tego, by ten portfel zyskiwał na wartości, żeby go dobrze zdywersyfikować, więc poszczególne pojedyncze pomysły mogą być świetne, natomiast w dłuższym terminie należy się zachowywać zgodnie z wiedzą merytoryczną, poprawnymi informacjami i dobrze umieć na nie zareagować, więc zachęcam do tej formy współpracy. Już oddaję głos i mikrofon kolegom z TFI BNP Paribas Polska. Witam serdecznie panowie i włączam się. Witam serdecznie, Piotr Zagara z tej strony. Właściwie troszeczkę będę powtarzał to, co mówili już koledzy, ponieważ wyczerpali mocno tematy, ale może niektóre tematy trzeba czasem powtarzać, żeby sobie utrwalić.
Tak jak tutaj koledzy pokazywali, mamy obecnie jedną z wyższych inflacji w historii i ona dojdzie gdzieś tutaj do poziomu 13-14%, tak wkrótce, więc będzie to inflacja na poziomie chwileczkę. Więc będzie to inflacja na poziomie takim, jaka była w latach 2000-2001. Jednocześnie stopy procentowe, jak wiemy, WIBOR mocno urósł z poziomu 0 do 5,83%. To jest poziom najwyższy od 8 lat i dlatego też tutaj zaczynają się pojawić obawy o wysokość rat kredytowych. Ten poziom stóp procentowych jednak nie jest tak wysoki jak 20 lat temu. No i teraz należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego te stopy nie są takie wysokie jak 20 lat temu i czy nam to nie grozi, no bo skoro podążamy takim trendem, to należy sobie zadawać pytanie, czy nie będzie gorzej. No i ja zakładam, że nie będzie gorzej, dlatego że tutaj 20 lat temu jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, jeszcze nie byliśmy członkiem tego stabilnego organizmu, jaką jest Unia Europejska. Trudniej nam było zdobywać finansowanie z tego względu i dlatego kraj, który potrzebował bardzo dużo kapitału, musiał dawać wysokie oprocentowanie obligacji, nie tylko Skarb Państwa, ale też inni obywatele, aby ten kapitał przyciągnąć z zagranicy. Teraz mamy dużo tego kapitału. Oczywiście jest problem z funduszami unijnymi, z tym, że KPO, nie wiemy, czy będziemy mieli środki, stąd też trochę te stopy procentowe rosną, ale zakładam, że tak jak zresztą Michał to wcześniej mówił, inflacja tak czy tak spadnie kiedyś, bo inflacja akurat ma taki charakter względny, czyli jeśli ceny urosną, to inflacja rośnie, ale potem ceny, nawet jeśli nie rosną, nie zmieniają się, to sama inflacja spada, tak? Więc inflacja gdzieś spadnie, więc i te stopy procentowe gdzieś spadną. Nie wiem do jakiego poziomu, ale spokojnie, że gdzieś kiedyś wrócimy do poziomu takiego normalnego. Jaki to byłby ten normalny poziom stóp? Taki średnia z tych wielu lat, z tych ostatnich 15 lat, to było tak około 3-4%, tak? Skoro tak, to zastanówmy się, co z naszymi inwestycjami. No bo ten wzrost stóp procentowy, o którym mówiliśmy, spowodował spadek obligacji, tych, o których Michał mówił, obligacje stałoprocentowe. To jest te, dla których kupon się nie zmienia, a dla których przyszła rentowność musi rosnąć, tak? Skoro WIBOR tak wzrósł, to te obligacje, żeby dawać przyszły dochód wyższy, musiały mocno spaść. Mieliśmy najwyższy spadek indeksu obligacji Skarbu Państwa. Obligacje Skarbu Państwa od zarania indeksu. Ale teraz, gdybyśmy my wrócili do tego poziomu 3,5-4%, to proszę zobaczyć, co się działo. No, ja tu nie rozstrzygamy. Michał tutaj mówił o cyklach, gdzie jesteśmy w tym cyklu. Prędzej czy później się znajdziemy w tym cyklu, w którym trzeba kupować te obligacje, tak? Gdyby te obligacje z tego poziomu stóp procentowych spadały, a jeszcze rynek, tu chcę powiedzieć, jeszcze rynek uważa, że dojdziemy tutaj do poziomu 7% i to jest już w cenach. Gdyby te obligacje potem, gdyby potem ta rentowność spadała z 7% do tych 4%, to indeks obligacji w takim okresie spadku stóp procentowych, nie w okresie wzrostu, bo w okresie wzrostu te obligacje spadają, tylko w okresie spadku stóp procentowych, to ten indeks potrafi zarobić w przeciągu 1, 2, 3, 4 lat 46%, to dawało 9% rocznie. Czyli jeśli znajdziemy się po drugiej stronie lustra, i ta inflacja przestanie rosnąć, a będzie spadała i wrócimy do normalności, bo prędzej czy później wrócimy do normalności, to może nas czekać taki scenariusz. Kiedy on nastąpi, jest trudno rzeczywiście przewidywać, co w jakim momencie nastąpi, ze względu teraz na scenariusz polityczny. Nie możemy wykluczyć na przykład, że coś się Putinowi stanie, jego choroba stanie się wyjątkowo ciężka, wręcz śmiertelna i w tym momencie ceny surowców zaczną szybko spadać i stopy procentowe zaczną szybko spadać, więc
Tak naprawdę nie możemy wykluczyć, że gdzieś jesteśmy już tutaj po tej stronie. Na pewno nie jesteśmy na dnie stóp procentowych. Jesteśmy gdzieś blisko szczytu. Wracając do giełdy, oczywiście mniej naszych klientów inwestuje w akcje, ale jest to w długim terminie tak naprawdę lepsza lokata, dlatego też mi się będę zajmował. 10 lat temu, gdy stopy procentowe były równie wysoko jak teraz, 10-15 lat temu, akcje były znacznie niżej. Teraz akcje zniżkują, to widzimy, mieliśmy do czynienia z bardzo silnym spadkiem po ataku Rosji na Ukrainę, teraz znowu pojawiają się spadki. Dlaczego jesteśmy wyżej? Dlaczego nie było takiego krachu jak wtedy 20 lat temu, 15 lat temu przy takich stopach procentowych? Dlatego, że gospodarka jest silniejsza i akcje są tak naprawdę tańsze. Akcje są pomimo wszystko, pomimo tego, że możemy się spodziewać problemów gospodarczych, wszyscy wiemy, że coraz więcej płacimy za odsetki i tak dalej, no to tak prawdę mówiąc w naszej gospodarce jest dobrze, a akcje są bardzo tanie. I co widać po poziomie produkcji przemysłowej? Proszę zobaczyć, jeśli 15 lat temu stopy procentowe były wysokie i one spowodowały ten spadek koniunktury silny, to u nas te stopy procentowe są wysokie ze względu na inflację, a nie ze względu na jakąś tam na inne powody, ze względu na pewne problemy ze zduszeniem koniunktury w bankach zagranicznych. Mniejsza o to, abstrahujmy od tego. Chodzi o to, że generalnie w polskim przemyśle jest dobrze, więc akcje, które tak mocno nie spadły, według mnie nie spadną tak mocno, ponieważ jest dobrze w gospodarce, może nie jest dobrze z inflacją i stąd te stopy procentowe, ale jest też tak tanio, że ja się spodziewam, że właściciele firm, którzy posiadają pakiety większościowe spółek na giełdzie, będą tak naprawdę wkrótce wykupywali dalsze pakiety spółek i będą wycofali je z giełdy, ponieważ jest tak tanio tak naprawdę. Pieniądze jest dużo, co prawda stopy procentowe są wysokie, ale pieniądze jest bardzo dużo. Czyli reasumując, jeśli znajdziemy się po drugiej stronie lustra, to te obligacje mogą bardzo mocno rosnąć, a akcje według mnie trochę już zdyskontowały te wyższe stopy procentowe, ale też w dużym stopniu pamiętajmy, że w gospodarce jest bardzo dobrze i przedsiębiorstwa się rozwijają i widzimy to, że przenoszą te problemy z cenami, te rosnące ceny na konsumenta. Wszyscy będziemy musieli płacić, bo producenci podniosą ceny i będziemy musieli coraz więcej płacić za produkt. I teraz tak, jeszcze raz podsumowując to, co mówiliśmy i to nawet co ja mówiłem, ten wykres przygotowałem dopiero dzisiaj, ponieważ wczoraj się do mnie odezwał na LinkedInie klient, który słuchał moich poprzednich wypowiedzi i on rozmawia ze swoimi rodzicami, którzy zainwestowali w nasz fundusz obligacji i on nie widzi szans, żeby na tym funduszu obligacji wyszli przynajmniej na zero, żeby rodzice, którzy zainwestowali w ten fundusz obligacji, wyszli na zero. On uważa, że no niestety za dużo stracił i to już jest nie do odrobienia. No poinformowałem go, że jest w dużym błędzie, nie ma racji. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że klient nie ma racji, ale z prostej matematyki finansowej wynika, że nie ma racji niestety i to wyjaśnię na takim bardzo prostym przykładzie. Nasz fundusz obligacji to w przybliżeniu jest obligacja pięcioletnia. Obligacja może nie Skarbu Państwa, bo większość aktywów zalokowaliśmy właśnie w podobną obligację, tylko jest to obligacja emitowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i jest ona gwarantowana przez Skarb Państwa, więc ta obligacja się na pewno wykupi. Tak? Ta obligacja, większość tych obligacji było emitowanych w zeszłym roku po cenie 100. I te obligacje dają oprocentowanie 1,3, czyli 1,75%. Gdy rok temu inflacja była niższa, gdy Rada Polityki Pieniężnej mówiła, że stopy procentowe nie będą podwyższane, rynek tak uważał, większość uczestników rynku tak uważało, ponieważ kupowali te obligacje, to większość uczestników rynku uważała, że ten kupon jest wystarczający przez najbliższe 6 lat, bo ten papier jest dzisiaj pięcioletni, rok temu to był papier sześcioletni.
Więc w zeszłym roku wszyscy uważali, że oprocentowanie tej obligacji na poziomie 1,8% jest świetne. Tak? W międzyczasie inflacja urosła i inwestorzy uważali, że to oprocentowanie jest za niskie, jest zbyt niskie. Tak? Więc zaczęli tą obligację sprzedawać. Ta obligacja, jeszcze raz, obligacja gwarantowana przez Skarb Państwa, która zostanie wykupiona po 100, która wypłaca kupon 1,8%, to ona zostanie wykupiona po 100. I teraz te obligacje spadły, proszę zauważyć, dlatego że inwestorzy domagają się nie 1,8%, ale domagają się teraz 7%. Domagają się 7% w okresie do tego wykupu, czyli do 12 marca 2028 roku. Te obligacje za mało dają, to są obligacje stałokuponowe, więc ten kupon się nie zmienia. My mamy też w portfelu obligacje zmiennokuponowe, gdzie ten kupon rośnie, ale to się nie zmienia. No to co rośnie? Rośnie przyszła stopa zwrotu, ponieważ będziemy mieli tak, ten kupon 1,4 plus różnicę pomiędzy tym 75 a 100. Czyli to nie jest tak, że nasz fundusz nie odrobi tej straty. On musi odrobić te straty, bo te obligacje prędzej czy później będą wykupione po 100. Tylko, że to jest trochę perspektywy, tak? Bo ten generalnie nasz fundusz obligacyjny ma tak zwaną durację na poziomie 5 lat właśnie, czyli taką, czyli że inwestujemy ten fundusz na 5 lat i mamy gwarancję, że jeśli tam są instrumenty, które mają wyższe oprocentowanie niż 0%, to ten fundusz na pewno nie przyniesie nam straty. I właśnie teraz mamy ten okres, kiedy straciliśmy. Gdyby Państwo zainwestowali w obligacje Skarbu Państwa i patrzyli, jak one są wycenione na giełdzie, też Państwo by widzieli tą stratę. Gdyby Państwo zainwestowali w ten fundusz, widzą Państwo tą stratę. Ale tutaj będzie prędzej czy później widoczny ten zysk. Oczywiście jest taki problem, że tutaj jeszcze w marcu inwestorzy oczekiwali 6% przez 5 lat. Teraz oczekują 7%. Może kiedyś będzie to oczekiwanie 8%, a może wkrótce będzie to mniej. Tak? I od tego, z tego wynikają te wahania. Niemniej jednak ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku to są obligacje, które będą wykupione po 100, więc one dadzą ten kupon niewielki, ale to jest wciąż kupon, który jest wypłacany, plus tą różnicę pomiędzy 100 a 75. Także proszę pamiętać, że im bardziej ten fundusz spada, im bardziej te obligacje spadają, tym bardziej on potem będzie rósł. To taka jest matematyka finansowa i tego się nie da odwrócić. Po prostu to, jeśli chodzi o fundusze bezpieczne, to one są dlatego bezpieczne, że one tak czy tak kiedyś będą musiały urosnąć i ostatecznie każdy z naszych funduszy bezpiecznych, czy fundusz konserwatywnego oszczędzania, czy lokata kapitału, czy obligacji, ostatecznie wróci do trajektorii wzrostowej i będzie rósł i inwestor, który zainwestuje i przeczeka straty, ten na pewno ostatecznie wyjdzie przynajmniej na zero. Przynajmniej na zero, ale tak naprawdę jeśli teraz zainwestuje, no to w skali roku to będzie 8%, a jeśli sobie spojrzymy, no to może być tak, jeśli wrócimy do tego scenariusza, o którym tutaj mówiłem, tak, no to może być to 45% przez 4 lata. Oczywiście tego nie gwarantujemy, ale tak naprawdę w przeciągu 5 lat, to jeśli zarobimy te 25% z 75, to jest 33 plus kupon, to jest takie te 40%. Tak. Także proszę to jeszcze pamiętać, właśnie dlatego ja wracam do tego tematu, już raz to o tym mówiliśmy, ale widzę, że jeszcze trzeba niektóre rzeczy powtórzyć, bo wiadomo, każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie i naprawdę nasze fundusze bezpieczne zachowują się jak obligacje Skarbu Państwa tak naprawdę i po prostu wahają się jak te obligacje, ale tak czy tak zostaną wykupione i ten zysk jest jakby gwarantowany przez Skarb Państwa, tak? Dziękuję i daję głos teraz koledze. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa. W nawiązaniu do tego, co mówili moi przedmówcy, postaram się, nie zajmując już zbyt wiele czasu, przedstawić nasze dwa pomysły na to, które mogłyby nieco odpowiedzieć na pytanie, jakie produkty uważamy za ciekawe rozwiązania inwestycyjne właśnie na ten najbliższy okres czasu. Jednym z nich, który już jest dostępny od jakiegoś czasu w naszej ofercie, to jest fundusz BNP Paribas Lokata Kapitału.
Teraz jaka postaram się pokrótce przedstawić, jaka jest charakterystyka tego funduszu. Otóż jest to fundusz dłużny, tak, którego portfel jest w dużej mierze oparty o obligacje krótkoterminowe o zmiennym kuponie. Tutaj nawiążę do tego, co już, o czym już mówili moi przedmówcy. Tak, wzrost WIBOR-ów, czyli wzrost stóp procentowych, wpływa również na wzrost rentowności portfela takiego funduszu. Te obligacje, zarówno gwarantowane przez Skarb Państwa, jak i emitowane przez przedsiębiorstwa, a te obligacje w polskim przypadku, one w znamienitej większości to są obligacje o zmiennym kuponie, ich rentowność wzrasta wraz ze wzrostem stóp procentowych, wraz ze wzrostem WIBOR-u, co oznacza, że im wyższe są stopy, tym koszt dla przedsiębiorców, a jednocześnie zysk dla obligatariuszy, dla posiadaczy takich obligacji jest coraz większy i to też wpływa na potencjalną stopę zwrotu właśnie z portfeli takich, które są złożone właśnie z takich obligacji. Jak popatrzymy na to, jak jest złożony portfel funduszu BNP Paribas Lokata Kapitału, to on zawiera w sobie zarówno obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, jak i również obligacje przedsiębiorstw. Z tych obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa jest tutaj trochę więcej i chciałbym dosłownie w trzech punktach przedstawić, w jaki sposób my dobieramy emitentów właśnie do tej części funduszu. Czujemy się naprawdę komfortowo, jeśli chodzi o, nazwijmy to, jakość emitentów, jakość obligacji pod kątem ryzyka kredytowego, które znajdują się w naszym portfelu. Takie trzy, powiedzmy, filary, na których się opieramy, analizując spółki, to jest solidny model biznesowy, przez co rozumiemy na przykład solidną pozycję rynkową, stabilność przychodów w kluczowych segmentach, w których dana spółka operuje, a także perspektywy rozwoju, które ma przed sobą, jak my je oceniamy, jak rozwija się sama branża oraz również jak rozwija się pozycja danego przedsiębiorstwa właśnie w swoich kluczowych segmentach. Dosyć restrykcyjnie podchodzimy także do analizy finansowej. Mocno patrzymy na to, jak wygląda sposób gospodarowania gotówką przez daną firmę, jak wygląda, analizujemy poziom zadłużenia i tego, jak on zmieniał się w czasie, czy jest on adekwatny właśnie do tego modelu biznesowego, o którym wspomniałem wcześniej. Patrzymy na to, jak wyglądają przepływy pieniężne. A ostatnią rzeczą to jest dywersyfikacja sektorowa. Staramy się jak najszerzej zbudować ten portfel jak najszerzej zdywersyfikowany, żeby miał ekspozycję na różne sektory gospodarcze, tak żeby nie uzależniać się w bardzo dużym czy znaczącym stopniu od jakiegoś sektora. Tu Państwo mogą zobaczyć po prawej stronie na ten wykres kołowy. Tak przedstawia się przykładowa struktura portfela obligacji przedsiębiorstw, które znajdują się w naszym portfelu. Ona jest przygotowana na koniec marca. Jak widzimy, w ostatnim tutaj dominującą rolę stanowią banki, a także firmy operujące w sektorze usług finansowych, które to uważamy za dosyć odporne na obecną sytuację rynkową związaną z rosnącą dynamiką inflacji. Nieco już na samo zakończenie o naszym funduszu polecam zwrócić Państwa uwagę na dół tego slajdu. To są wskaźniki ryzyka opisujące zachowanie właśnie naszego funduszu. One są opracowane przez niezależną firmę zajmującą się właśnie analizami funduszy inwestycyjnych, czyli analizy online. I jak popatrzymy, ten pierwszy i trzeci wskaźnik, czyli IR oraz wskaźnik Sharpa, one obrazują efektywność zarządzania. Mówiąc wprost, im jest on wyższy, tym ta jakość zarządzania, jakby generowania dodatkowej stopy zwrotu przez fundusz jest wyższa. I jak widzimy na tle grupy porównawczej, nasz fundusz uzyskał dobre oceny. Natomiast jak popatrzymy na środkowy, czyli na odchylenie standardowe, tutaj z kolei sytuacja jest odwrotna. Im mniejsze odchylenie standardowe, tym mniejsza zmienność wyników. Nasza ocena to jest niska zmienność, co oznacza, iż na tle innych funduszy, które są z nami porównywalne, ta zmienność wyników jest na tyle niska, iż zasługuje na wyróżnienie. Przechodząc do kolejnego slajdu, nie możemy zapomnieć o istotnych ryzykach, które są związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Tutaj takie
ryzyka, o których bardzo często wspominamy, tak, które po pierwsze nam przychodzą, są chociażby ryzyka makroekonomiczne, ryzyka inflacji, czy ryzyka geopolityczne, czyli te, z którymi właśnie w tym momencie musimy się zmagać, ale to jest także chociażby ryzyko wahań kursów walutowych, czy ryzyko kredytowe w przypadku niektórych obligacji, czy w przypadku obligacji chociażby przedsiębiorstw, które znajdują się w naszych portfelach. I kończąc już powoli naszą wypowiedź, polecam Państwa uwagi jedną zmianę, którą wprowadzamy do naszej oferty. Otóż jakby wychodząc naprzeciwko oczekiwań naszych klientów, widząc, iż poszukują Państwo alternatyw dla funduszy, które mają wyższą wrażliwość na wahania stóp, na wzrosty stóp procentowych, z którymi mamy od kilku miesięcy do czynienia, uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie zmiana strategii jednego z naszych funduszy. BNP Paribas Papierów Dłużnych zmienia się w BNP Paribas Papierów Dłużnych Krótkoterminowych. Co to oznacza? Ulegnie zmianie struktura portfela. Będziemy się starali, jakby zakładana struktura portfela to jest oparcie go w znamienitej większości o obligacje Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa. I jak Państwo zwrócą uwagę po prawej stronie tego slajdu, pośród tych obligacji będziemy się starali wybierać takie, których i tak w ten sposób konstruować portfel, aby ta średnia wrażliwość na zmiany stóp procentowych, mierzona takim wskaźnikiem, który nazywa się fachowo zmodyfikowana duracja, była jak najniższa. To jest 0,5 roku, oznacza naprawdę nisko i to jest maksymalna wartość, to jest wartość nasza, powiedzmy, docelowa, której nie chcielibyśmy znacząco przekraczać. Ona jest znacząco niższa niż w przypadku wielu rozwiązań, które obecnie są na rynku. Ponadto ten średni okres do wykupu wynoszący 3 lata pokazuje, iż będziemy skupiali się na obligacjach, czy to korporacyjnych, czy to obligacjach Skarbu Państwa, bądź też gwarantowanych przez Skarb Państwa o dosyć krótkim okresie do wykupu, co powinno w połączeniu pokazać nam dać dosyć niską, naprawdę niską relatywnie na tle innych produktów, wrażliwość na to, z czym wszyscy w tym momencie się zmagamy, czyli polityka RPP i rosnące stopy procentowe oraz rosnące WIBOR-y. Tu też nie mogę Państwu nie wspomnieć jeszcze o tym, iż zmiana strategii tak oznacza zmianę konstrukcji całego portfela, co będzie wiązało się z tym, iż porównywalność wyników pomiędzy tym samym subfunduszem strategię inwestycyjną przed zmianą, a po zmianie, ona nie będzie porównywalna, więc te wyniki w perspektywie na przykład 2 czy 3 lat to nie będą porównywalne ze względu na to, że, tak jak już wspomniałem, sama konstrukcja i papiery, które będą znajdowały się w portfelu, będą znacząco różne. I cóż, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo i myślę, że jeśli mamy chwilę czasu, to możemy zająć się odpowiedziami na Państwa pytania. Ja może trochę dodam, bo tutaj pojawiają się pytania właśnie o to, dlaczego ten portfel oszczędnościowy się tak mocno waha i nie miał się tak wahać. Z założenia, jeśli patrzymy na historię 15-letnią, to rzeczywiście te wahania są większe od oczekiwań. Jeśli spojrzymy na 20-letnią, gdy inflacja była rekordowo wysoka, to może to, gdybyśmy brali pod uwagę takie scenariusze, to może rzeczywiście byłoby to bardziej spodziewane. Chodzi o to, że mamy do czynienia z nagromadzeniem negatywnych informacji. To poza tym, że w Polsce najpierw mieliśmy COVID, potem, który spowodował też pewne napięcia w gospodarce, nie tylko w Polsce, ale też w ciągach logistycznych. Potem pojawiły się problemy tutaj u nas w komunikacji z Unią Europejską, które jakby teraz też trochę mają jakieś skutki. To jeszcze pojawiła się wojna, czyli coś, z czym nie spotykaliśmy się od... No ja akurat w swoim życiu nie widziałem tak blisko wojny,
a żyję 40 kilka lat, już nie będę dokładny, ale nagromadzenie tak wielu informacji spowodowało tak wielkie wahania. Także rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo negatywnym zachowaniem naszych funduszy, ale chyba każdy przyzna, że jeszcze 4 lata temu nie spodziewalibyśmy się tego, co się wydarzyło. Może gdyby mi ktoś powiedział, że przydarzy się na pandemia, wojna na Ukrainie, to może bym pomyślał, no tak w przeciągu 15 lat się wszystko wydarzyło tak naprawdę w bardzo krótkim okresie 2 lat i stąd wynikają te wahania, tak? Dlatego proszę trochę być wyrozumiałym, dlatego że te produkty się zachowały trochę inaczej niż należałoby oczekiwać, bo mieliśmy do czynienia z wyjątkowym nagromadzeniem negatywnych wydarzeń. Jeszcze tutaj ostatnie pytanie, czy zostawić pieniądze ulokowane na portfel lokacyjny i oszczędnościom, czy realizować stratę, odrabiać na lekarzy kapitał. Myślę, że też, znaczy, tak jak powiedziałem, fundusze bezpieczne prędzej czy później, to jest kwestia tego timingu, są skazane na to, że urosną, tak? Bardziej, szybciej czy wolniej, ale tak czy tak wrócą do trendu wzrostowego i zobaczymy te wyceny tych funduszy na nowych szczytach. Nawet jeśli spojrzymy na fundusz obligacji, to tak ten fundusz obligacji, który był kiedyś bardzo, bardzo wysoko, teraz tak mocno spadł, to on też prędzej czy później będzie jego wycena wyżej od tych notowanych, od tych notowań rok temu. To jest jakby pewne, to wynika z konstrukcji obligacji, które są w naszym portfelu. I teraz jeśli będziemy przesuwać pieniądze, to teraz jest ważne, czy my dokonamy konwersji w ramach parasola, czy wyciągniemy pieniądze, czy włożymy do innego, bo jeśli gdzieś stracimy w jakimś funduszu, to my zrealizujemy stratę, której nie będziemy mogli sobie potem odliczyć. Jeśli transferujemy, jeśli dokonujemy konwersji w ramach jednego parasola, to nie tracimy tak zwanej tarczy podatkowej, tak? Jeśli zarobimy, obligacje teraz dają około 7%, nasze fundusze tak, jeśli się nic nie zmieni, tak, dają co w najbliższej perspektywie co roku 7%, tak? No może to być więcej, może być mniej. Tak czy tak, stopy procentowe, jeśli urosną, to ta stopa zwrotu będzie ostatecznie jeszcze wyższa. Więc od tych 7% będą musieli Państwo zapłacić 19% podatku, tak? No to jest dosyć dużo, to jest 1,4%. Więc jeśli mają Państwo straty, to ta strata będzie odliczono od tego przyszłego zysku. Jeśli Państwo wyciągną te pieniądze i wsadzą w inny instrument, to tej straty się już nie odliczy. Dlatego ja radziłbym jednak albo konwersję w ramach tego parasola i tutaj potrzebna jest rozmowa z doradcą, albo pozostanie w jednym produkcie, tak? Tutaj też było pytanie trochę z innej może beczki a propos USD, czyli amerykańskiego dolara. No w ostatnim czasie właśnie z uwagi na te oczekiwania odnośnie podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, tam jakby rynek podobnie jak w Polsce, no coraz oczekuje coraz szybszych i coraz wyższych podwyżek, na amerykański dolar umacniał się. Czy tutaj jak patrzymy na kurs takiej głównej pary w zasadzie walutowej na świecie, czyli euro-dolara, no to jesteśmy w zasadzie obecnie na minimach, jakie notowaliśmy jakby tutaj w szczycie tej pierwszej fali COVID-u, czyli w marcu 2020 roku, tutaj dolar jest no bardzo silny. No my oczekujemy, że z czasem, jak te właśnie obawy geopolityczne jakby będą przetrawione przez rynek, jak Fed stopy procentowe podniesie, a będziemy też bliżej końca roku, kiedy EBC te stopy procentowe zacznie podnosić, czyli jakby ta relacja zmieni się na korzyść euro, tak, jeżeli chodzi o ten trend na stopach procentowych, no to gdzieś właśnie w drugiej połowie roku będzie ten moment, że dolar zacznie się osłabiać względem euro, czyli kurs euro-dolara gdzieś z powrotem powyżej 1,10, a może nawet w kierunku 1,14, jak nasi ekonomiści prognozują, będzie podążał.
no przekładając to na notowania dolara do polskiego złotego, no dzisiaj mieliśmy, no tak jak tu mówiłem na początku tej sesji pytań i odpowiedzi, no taką raczej paniczną reakcję właśnie na te informacje o odcięciu gazu, no bo to jak tłumaczyłem, no za bardzo na naszą gospodarkę nie powinno wpłynąć, no i tutaj te kursy no bardzo mocno się osłabiły, czyli widać, że w takim jesteśmy momencie, kiedy inwestorzy są no cały czas na te newsy geopolityczne wrażliwi, tak, bo tutaj złoty z powrotem powyżej 4,70, dolar złoty z powrotem tutaj powyżej 4,40, więc no ile niewykluczone tutaj w przypadku złotówki, tak, że właśnie tą siłą rozpędu dolar też no będzie się umacniał, no tak jednak u nas te podwyżki stóp procentowe też są niższe, no wyższe niż, przepraszam, w strefie euro, więc no te spadki kursu złotówki do dolara no nie powinny być tak mocne jak euro do dolara. Znaczy tu byśmy się spodziewali, że raczej ten kurs dolara no nie powinien przebić tych poprzednich maksimów. Tutaj sobie patrzę na wykres na drugim monitorze z początku marca, czy te maksima to były 4,60. Raczej ta obecna fala wzrostowa powinna się zatrzymać wcześniej. No i tu raczej byśmy widzieli, że dolar czy złotówka względem dolara powinna się umacniać. No czyli gdzieś do tego poziomu 4,30, czy nawet tutaj w dłuższym terminie pewnie kolejne gdzieś do końca roku w kierunku 4,20 powinniśmy podążać. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek walutowy. Tutaj również jeszcze mieliśmy pytanie od pana Piotra na temat kursu złota i jak się zachowa złoto w obecnej sytuacji rynkowej. Może pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, że panie Piotrze, przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wiele produktów finansowych, które są dostępne obecnie na rynku, czy w postaci funduszy inwestycyjnych, czy w postaci produktów strukturyzowanych, bardzo rzadko bezpośrednio są oparte na złocie. Są to często spółki wydobywające złoto, czy to dodatek złota do portfela w postaci kontraktów terminowych. Kupno bezpośredniego złota jako złotokruszca przez poszczególnego klienta jest zachowaniem wybitnie ryzykownym, bardzo niepłynnym, w sensie, że ciężko to jest odkupić, odsprzedać bez dużych kosztów transakcyjnych. No i co do zasady, jeśli chodzi o złoto, to rekomendujemy naszym portfelom traktować tą pozycję jako dywersyfikator, maksymalnie 7-10% portfela, więc nie jest to instrument, który należy traktować jako docelowy nośnik całej wartości portfela. Owszem, złoto potrafi się zachować dobrze w sytuacjach gwałtownych turbulencji na rynkach, ale już te turbulencje przeżywamy od co najmniej kilku miesięcy, jeśli chodzi o wojnę. I to co najgorsze, ten strach, lęk, który miał się przełożyć na rosnące ceny złota, to już się przełożyło, więc należy pamiętać o tym, że w historii co najmniej kilkudziesięciu lat złoto potrafiło stracić bardzo dużo, bardzo krótkim odcinku czasu. A mówię to wszystko dlatego, że chciałbym uczulić Państwa na to, że nie wszystko, co w nazwie ma złoto, srebro i platyna, zawsze jest dobre i korzystne dla portfela inwestycyjnego, czasem wręcz przeciwnie. Tutaj również pada pytanie o to, w jaki sposób rynki się zachowają w przypadku zacieśniania polityki monetarnej przez Fed. No cóż, co do zasady, tempo wzrostu polityki monetarnej, tempo wzrostu stopy rezerwy federalnej do końca roku jest już przez rynek bardzo mocno wyceniane. To, czy Fed podniesie stopy procentowe o więcej niż dotychczas jest w cenach poszczególnych instrumentów, będzie zależało od tego, w jakiej kondycji jest rynek pracy. To jest parametr, na który Rezerwa Federalna patrzy naprawdę bardzo, bardzo szczególnie. Jeśli się okaże, że rynek pracy jest w dobrej formie, jeśli liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych jest niska, jest ryzyko na to, że tempo zacieśniania będzie wyższe. Natomiast jeśli rozmawiamy o sytuacji, kiedy globalna słabsza koniunktura będzie stopniowo przenikała przez gospodarkę amerykańską, to tempo zacieśniania będzie niższe
I to wszystko bezpośrednio de facto może mieć, nawet przy słabszej koniunkturze, może mieć przełożenie na wzrosty na rynkach finansowych, do tego, że rynki finansowe zawsze bardzo pozytywnie reagują na wolniejsze tempo zaciśniania kosztu pieniądza w Stanach Zjednoczonych, czyli że niższe tempo podwyższania stopy Fed. Oddaję mikrofon kolegom. Ja mam wrażenie, że chyba tak na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy. Nie wiem, koledzy z TFI, czy wy uważacie, że na waszą część pytania o portfele już odpowiedzieliśmy? Myślę, że... Nie pytanie, może jeszcze to już, ja już zakończę w tym momencie i podziękujemy, ale bo padło pytanie, czy nadal polecamy inwestowanie w portfele BNP? Myślę, że po pierwsze to należy oszczędzać i to jest oczywiste, musimy zbierać środki na przyszłe potrzeby i oszczędzanie w portfelach to znaczy inwestowanie, tak? Inwestowanie, inwestujemy w aktywa, które przynoszą dochód, tak? Bo jeśli trzymamy pieniądze w gotówce, to z punktu widzenia wahań rzeczywiście one są bezpieczne, tak? Zawsze mamy 100 zł, które mamy w gotówce, ale wiemy, że jest inflacja, wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi czegoś takiego jak inflacja, więc pieniądze niezainwestowane to pieniądze, które na pewno stracą na wartości. No, widzimy wahania naszych portfeli, tak? Tak jak powiedziałem, one są bardziej, teraz się wahają niż kiedykolwiek, ale portfele wszystkie, aczkolwiek niektóre są skonstruowane na potrzeby osoby dłużej inwestującej, niektóre na potrzeby krócej. Wszystkie są skonstruowane tak, aby ostatecznie dla inwestora, który przetrzyma zawieruchy, takie jak teraz, który wręcz doinwestuje swoje środki w momencie, kiedy jest taka zawierucha, bo ja to polecam oczywiście. Jak pracuję w branży ponad 20 lat, to niestety klienci nas nigdy nie słuchają. I w momentach takich jak teraz nie dopłacają, a to właśnie rekomenduję, to ci klienci, którzy inwestują w nasze portfele i w takich momentach jeszcze dopłacają, to oni na pewno zarobią. Dlatego polecamy, to są portfele, też nie przypadkiem są to portfele, nie przypadkiem my też generalnie rekomendujemy portfele fundusze, a nie same fundusze, ponieważ to jest głęboka dywersyfikacja. Nie trzymamy wszystkich jajek w jednym koszyku. Mamy wciąż do czynienia z wahaniami, bo takie są rynki kapitałowe, są one kapryśne, ale generalnie nawet gdyby się coś złego wydarzyło, będą lekkie wahania, ale ostatecznie wyjdziemy na nowe szczyty, nawet nie wszystkich portfeli, tak? Ponieważ inwestujemy w aktywa, które rosną. Gdybyśmy mieli jeden tylko fundusz akcji tureckich, to miałbym wątpliwości, tak, bo tam inflacja zżera, ale inwestujemy globalnie w Polsce tutaj. Ja jestem pewien, że inwestowanie w portfele przyniesie ostatecznie dochody i szczególnie w momentach, w których się najbardziej boimy, wtedy należy dokładać. Jeszcze usłyszeliśmy jedno pytanie na czacie od pana Zdzisława, jeśli dobrze widzę. Jakie spółki z WIG-u 20 powinny dać zysk teraz? Pytania za milion dolarów. Szanowny panie, po pierwsze udzielenie takiej publicznej rekomendacji, nie wiedząc, czy pan ma wysoką tolerancję ryzyka, czy pan jest w stanie zaakceptować ryzyko zmienności akcji, byłoby niezgodne ze sztuką inwestowania. Dlatego gdyby pan był zainteresowany transakcją na rachunku maklerskim, już kupując bezpośrednio spółki, zachęcam do kontaktu z naszym maklerem papierów wartościowych, który jest zawsze dostępny pod słuchawką de facto, ale wcześniej należy podpisać umowę o doradztwie inwestycyjne, żebyśmy mogli taką rekomendację zgodnie z obowiązującym prawem panu przekazać. Natomiast zapewniam, że na pewno są bardzo ciekawe pozycje obecnie na rynku krajowym.
z tym, że w momencie, kiedy wydajemy Państwu rekomendacje naszym klientom, zwracamy gigantyczną uwagę na to, żeby ta rekomendacja była zdywersyfikowana, żeby była przygotowana nie tylko na jeden złoty strzał w portfolio, gdzie wszystkie spółki naraz zyskują, tylko była przygotowana na dobre i na złe czasy, czyli że bardziej odporna na turbulencje, które mogą zawsze mieć miejsce na rynkach finansowych. I jeszcze właściwie to chciałbym już spróbować zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie i bardzo mi się spodobało to, co Piotr powiedział przed chwilą, że każda forma świadomej decyzji, czy inwestycyjnej, czy oszczędzaniu w otoczeniu wysokiej inflacji jest dobra, dlatego że inflacja no niestety, ale zjada wartość pieniądza i o ile one nie są zainwestowane w instrumenty finansowe, które na bieżąco, natychmiast dostosowują swoją wartość do inflacji, to przynajmniej regularne zawieranie lokat czy przedłużanie tych lokat na bieżących warunkach, które też coraz lepiej są oprocentowane, są również racjonalnym podejściem do zwalczania inflacji. Najgorszą decyzją jest nierobienie niczego, więc de facto przy inflacji formalnej, oficjalnej inflacji podawanej przez GUS na poziomie 7%, a dobrze wiemy, że niektóre produkty codziennego użytku czy spożywcze wzrosło na pewno dużo więcej w skali roku, więc nie robiąc nic pozwalamy tej inflacji zjadać wartość pieniądza i niestety. Tym pozytywnym akcentem i zachętą serdecznie Państwu dziękujemy za udział, za obecność na naszym dzisiejszym webinarze. Jeszcze raz powtórzę, ten webinar będzie dostępny na kanale YouTube. Zachęcamy do śledzenia naszych komentarzy na stronie internetowej Biura Maklerskiego BNP Paribas. I gdybyście Państwo mieli pytania, to jak najbardziej bezpośrednio na e-mail kontaktowy, który jest wskazany w zaproszeniu, bądź przez doradców klienta w banku. Bardzo chętnie będziemy chcieli dostosowywać zawartość naszych komentarzy, komunikatów, webinarów do Państwa zainteresowań, więc życzymy przede wszystkim udanych inwestycji i świetnego, bardzo miłego popołudnia. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.